Celem realizacji naszego projektu jest opracowanie i przeprowadzenie szkoleń innowacyjnych. Innowacja będzie polegała na tym, że w pierwszej części będziemy szkolić miasta liderów, a potem miasta liderzy będą szkolić miasta, które potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o zieleń. Miasto Ciechanów położone jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, 90 km od Warszawy. W istniejących i planowanych obszarach zurbanizowanych tereny zieleni miejskiej odgrywają niezwykle istotną rolę. Powierzchnia terenów rekreacyjnych objętych utrzymaniem wynosi ponad 25 hektarów. Miasto Ciechanów prowadzi szereg działań w zakresie kształtowania terenów zieleni służących ochronie ginących owadów, które zapewniają równowagę w ekosystemie. W 2018 roku na ciechanowskim ratuszu pojawiło się 5 uli z prawie 350 tysiącami pszczół. Na powierzchni 30 m2 powstał zielony dach. Inicjatywa wymagała również zatrudnienia pszczelarza, którego zadaniem jest bieżące utrzymanie miejskiej pasieki. W ramach tych zadań, które mają służyć ochronie ginących owadów w Ciechanowie, powstają jednocześnie miejsca dla pszczół i miododajnych roślin. Założone zostały łąki kwietne w różnych częściach miasta. W parkach zlokalizowane zostały również domki dla owadów. W ciągu 3 lat powstały 2 nowe parki miejskie. Sukcesywnie miasto zagospodarowuje wolne tereny na zielone enklawy w formie skwerów czy zakątków. Niezwykle ważną rolę odgrywa partycypacja społeczna oraz edukacja ekologiczna. Efektem tego są zgłaszane i realizowane projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Od 2018 roku corocznie wśród zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego są te dotyczące zagospodarowania terenów zieleni. W 2018 roku miasto Ciechanów zdobyło wyróżnienie za najciekawsze ukwiecenie w ogólnopolskim plebiscycie. Labirynt żywotników powstał na planie trójkąta. Do labiryntu prowadzą 2 wejścia, a znajdujące się w nim szerokie na metr alejki zostały wykonane z gresu. W labiryncie zainstalowano nawodnienie kropelkowe. Utworzenie labiryntu to kolejna inwestycja w zieleń wpisująca się w działania proekologiczne miasta. Jednocześnie to atrakcja przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W obecnym roku do użytku oddany został nowy miejski park, który wzorem zielonego labiryntu został wyposażony również w system nawadniający.